Produkcja odzieży ekologicznej to najnowszy trend w branży BHP i do tego celu stosowane są włókna naturalne biocelulozowe oraz poliester odzyskiwany mechanicznie z butelek PET. Z poliestru, który przetwarzany jest mechanicznie, produkowane są przędze, które potem łącznie z celulozą wykorzystywane są na tkaninę, z której jest produkowana odzież. Z tkanin ekologicznych powstają pełne kolekcje odzieży ochronnej, począwszy od kurtek, żakietów, spodni, poprzez kombinezony. Tkaniny są oddychające, zapewniając tym samym komfort pracy. Standardowym surowcem do produkcji odzieży ochronnej od lat jest bawełna, a jej produkcja jest nieobojętna dla środowiska.